Ale z ciebie Bambik, nie masz rzeczy z Voyant Team. Nie wyzywaj mnie, że jestem Bambikiem. Po prostu nie mam rzeczy z Voyant Team. Nie bądź Bambikiem, wbij na voyantshop.pl. Siemano, witajcie tutaj Voyant Team Budowniczy. I dziś będziemy wykańczać naszą bibliotekę, księgarnię od środka. Będzie naprawdę pięknie zrobiona, mam przygotowane wszystkie rzeczy. I powiem wam tak, no będzie perełka. Paliona dzisiaj ze mną nie ma, dzisiaj na robocie jestem sam. Palion dzisiaj wziął wolne i słuchajcie, poprawiłem kilka rzeczy jeszcze z zewnątrz tej biblioteki, dodałem schody tutaj, wcześniej były pół bloki, no i tutaj z przodu, ała, no i świetnie, oberwałem od tego kwiata, to trzeba będzie poprawić w ogóle, ten grób hakera. Słuchajcie, tutaj z przodu zmieniłem budulec, bo tam wcześniej były kamienne cegły, teraz dałem to coś, co jest na dachu. Dobrze, wchodzimy do środka i pokażę wam mniej więcej, jaki mam plan na wykonanie tego środka. Już na wstępie wam powiem, że jak na świeżo zbudowany budynek, to w środku wygląda naprawdę bardzo ładnie. Spójrzcie, wszystko jest takie symetryczne, wszystko naprawdę bardzo ładnie wygląda, więc mega mi się to podoba. I już mam, ojejku, tutaj zapomniałem, że jest właśnie spad. Spad, który w tym momencie naprawiłem, elo. Wykończymy sobie to w taki sposób, w tym miejscu, już wam pokazuję, tutaj będą biblioteczki, widzicie? Takie biblioteczki właśnie w tych miejscach, w których są te dziury między działami z bibliotekami, tymi będą tutaj takie miejsce do siedzenia, miejsce do czytania i na środku będzie stół do czytania. Tutaj będzie stanowisko Nubka i tutaj ten gościu będzie wypożyczał nam książki albo sprzedawał nam książki, więc taki typowy księgowy, co nie? Nubek to będzie taki nasz księgowy. Dobra, więc co? Myślę, że możemy spokojnie zaczynać. Mam też pomysł na to, żeby właśnie te książki tutaj móc włożyć do skrzyń, które będą między tymi regałami. Na przykład, patrzcie, wybuduję sobie tutaj coś takiego. Raz, dwa, dobra. I w tym miejscu na przykład postawimy sobie skrzynię w tym momencie, czekajcie. Pyk, pyk, okej. Mamy pojedynczą, ale ja bym chciał podwójną. Okej, podwójna skrzynia. Teraz dajemy tutaj pół blok, żeby można było dalej ją otwierać. I w tym miejscu postawię coś takiego. O, dobra, dobra, myślę, że to będzie ładnie działało. Okej, coś takiego. Dobra, spójrzcie, widzicie? I teraz można tą skrzynię spokojnie sobie otwierać. Tutaj mogą być książki, które można sobie wyciągać. I zastanawiam się, w sumie z jednej strony mogłaby być skrzynia tak, z drugiej tak. O, widzicie? Coś takiego. Też jest to fajny sposób. Dobra, to można, może jednak tak to zostawię. Tutaj w środku muszę postawić też biblioteczkę. I żeby było można wchodzić jeszcze wyżej, właśnie muszę zrobić drabinę, bo nie mam jeszcze drabiny tutaj przygotowanej. Więc zrobimy sobie drabinę. Widziałem, że księgarnia ogólnie bardzo wam się spodobała, więc bardzo mnie to cieszy. Dużo z nią roboty było, filmik wyszedł bardzo długi. Jak nie widzieliście filmu, w którym budowaliśmy tą księgarnię, to koniecznie nadróbcie. Dobrze, tutaj będzie wejście na górę. Tutaj będzie mogło być wejście, a nie, czekaj. Ja bym zrobił coś... O nie, zepsułem, zepsułem. Co ja zrobiłem? Dobra, czekajcie, coś takiego, raz, dwa. Okej, tam psujemy. Dobra. I teraz potrzebuję jakiegoś bloku, żeby się podbudować. Powiedzmy, że to będzie od coś takiego. Okej, i spróbujmy tutaj budować w takim razie dalej, dobra. Teraz zrobimy coś takiego. Tutaj w tym miejscu może też mogłaby być skrzyneczka. Myślę, że tak. Dlatego zamieniamy. Słuchajcie, dajemy skrzyneczkę jedną, skrzyneczkę drugą, dajemy pół bloki i teraz tutaj z powrotem będziemy budować do samej góry. Dobra, dziękuję bardzo. Teraz to można tak w sumie wykończyć i może te świerkowe drewno tutaj zostawimy, kto wie, no nie wygląda to źle. Zastanawiam się nad tym, żeby wziąć więcej tego budulca i może go tutaj jakoś wykorzystać, kto wie. Ej, w sumie, o w ogóle mam pomysł. A gdyby to okorować? O, znacznie lepiej wygląda właśnie takie. Dobra, dlatego tak to ogarniemy. Dziękuję bardzo. Oj, znacznie lepiej to się prezentuje. Spójrzcie, mamy pierwszą półeczkę w naszej księgarni. Tutaj już można włożyć, spójrzcie, pierwsze książki. Widzicie? Włożyliśmy książki, więc jest git. Bardzo ładnie to wygląda, mega mi się to podoba. Mam też pomysł tutaj, z tej strony zrobimy to w taki sposób. Czekajcie, muszę troszeczkę podskoczyć. Pyk, okej, i patrz. Lecimy na górę, lecimy na górę i to będzie też takie upiększenie tego. Czekajcie, tutaj muszę postawić, o, pół blok kolejny. I spójrzcie, ładnie to, o nie, nie dotyka tego tutaj. Tam by dotykało, to jak to działa? A, na szczęście mamy to, patrzcie.
Uwaga. Iś. No i pięknie to teraz tutaj ładnie się łączy. Możemy sobie spaść na dół. Ojejku. Dobra. I spójrzcie. Coś takiego. Ładnie to całkiem wygląda. A tutaj postawimy siedzisko i będzie można sobie tutaj teraz siedzieć. Widzicie? Będzie można sobie siedzieć i czytać. A na przykład tutaj zrobimy świerkowe. O. Albo zamienimy to na właśnie schody. Też dobrze wygląda, co nie? Okej. I schody na przykład zakończymy tutaj powiedzmy czymś takim. I tutaj będzie doniczka. Doniczka z kwiatkiem. Pyk, pyk. Wow! Spójrzcie! I to już mamy tutaj całkiem fajny pomysł, jak to będzie właśnie wyglądało. Dobra, myślę, że całkiem fajnie to się prezentuje. Myślę, że jak teraz to odwzorujemy w innych tutaj częściach, to naprawdę będzie to pięknie wyglądało. Tutaj na środku właśnie będzie taki stół, przy którym będzie można było siedzieć i sobie czytać, więc fajnie się to prezentuje. Dobra, ja idę ogarnąć sobie te schody i zaraz tutaj do was wracam. Dobra, ogarnąłem sobie schody. Mamy tutaj piękne wypolerowane diorytowe schody i pokażę wam, jaki mam z nimi plan, co chcę z nimi zrobić. A plan jest naprawdę bardzo fajny, będzie to też ładnie wyglądało. Wykorzystamy to tutaj i zrobimy coś. A nie, gdzie ja mam? A ja je włożyłem do skrzyni, czekajcie. Ja je włożyłem tutaj do skrzyni, bo mi się już nie mieści w ekwipunku za dużo rzeczy. O, tutaj je mamy, dziękuję bardzo. I lecimy. Dobra, patrzcie na to. Pyk, pyk, pyk. Coś takiego tutaj chcemy wykminić. Po prostu na samej górze będzie tak właśnie przejście z tych schodów diorytowych. Jeszcze dalej, to muszę pociągnąć, okej. Teraz to, to. I zobaczycie, to naprawdę będzie efekt końcowy, będzie kozacki. Myślę, że to będzie jeden też z najlepiej wykończonych budynków. Nie dość, że najładniejszy z zewnątrz, to jeszcze najlepiej wykończony. Naprawdę się postaraliśmy z Palionem tutaj to zrobić. A jeszcze to wykończenie, to już w ogóle. I teraz patrz, w tym miejscu chcę zrobić jednak inaczej. Więc to tutaj będzie niepotrzebne. Jakoś to potem naprawimy. Tutaj nie będzie czegoś takiego, nie będzie tego widać. Dobra, i polecimy sobie tutaj dalej z dalszą częścią, żeby można było zrobić kolejną półkę. Przydałby mi się w sumie jakiś budulec, który łatwiej byłoby rozwalać niż świerkowy pień, bo to za długo zajmie. I teraz z tej strony musi być chyba coś takiego. O, i znowu tutaj by tak poleciało. Dobra, resztę ogarnę, jak wybuduję tutaj właśnie drugi dział z książkami normalnie. Będzie to może podzielone właśnie na działy. Dział opowieści, dział jakiś, nie wiem, jakiś bajek nubka. Zobaczymy, co Nubek wymyśli, bo to on będzie księgowym. I teraz sprawdźmy efekt końcowy naszych schodów. Ej, ładnie to wygląda, patrzcie. Naprawdę ładnie to wygląda tutaj. Myślę, że to będzie efekt końcowy naprawdę przekozacki. Chodźmy sobie w takim razie ogarnąć ten budulec, który szybciej będzie się rozwalać. Kwarcowy filar jest to taki luźny budulec, który właśnie strasznie szybko można rozwalić. Czy ja czegoś nie potrzebuję? Tak, nie potrzebuję póki co tyle drewna. W ogóle mam za dużo rzeczy w ekwipunku, musiałbym coś wyrzucić. Póki co wyrzucę te biblioteczki, mam ich troszeczkę za dużo. A zaraz najwyżej po nie tutaj skoczę jeszcze raz. Okej, budujmy teraz z drugiej strony w takim razie. Raz, dobra, i w tym momencie damy już na przykład skrzyneczkę. Tutaj będzie skrzyneczka troszeczkę szybciej. Okej, i teraz tak, świerkowa, półblok świerkowy. Lecimy dalej. Okej, teraz może z tej strony, jak to było tam? A nie, jeszcze wyżej, dobra. I teraz tu. Tutaj jedna, tutaj druga, tutaj coś takiego i tutaj widzowie myk, koniec. Raz, dwa, dobra. Świerkowy pień z tej strony i widzowie mamy to, kolejny. Widzicie, jak już teraz poszło sprawnie, wystarczy właśnie najgorzej to pierwsze zacząć, a potem to już leci widzowie. I teraz tak, wezmę sobie ten filar, żeby łatwo było go rozwalić i chodźmy sobie tutaj zacząć robić to. Właśnie przedłużenie tego. Dobrze, lecimy dalej, ale niestety robi się ciemno, więc oświetlenie by się tutaj przydało. Jak widzicie, tutaj póki co nic nie jest oświetlone, jest strasznie ciemno, więc zaraz to ogarniemy. Myślę, że trzeba by było stół wybudować na środku, on będzie taki oświetlony ten stół, będą takie lampy przy nim, już mam na niego pomysł. Więc wykończenie naprawdę, widzowie, przygotowałem się do tego, żeby zrobić to wykończenie dobrze.
I mam nadzieję, że wam się to spodoba. Bo to też właśnie bardzo ważne, żeby wam się to podobało. Bo to jest tak jakby wspólny nasz budynek, co nie? Wspólnie oglądacie Wojanowice. Więc jak wam by się nie podobało coś, no to dobrze byłoby to po prostu zmienić. No bo jak to oglądacie i wam się nie podoba, no to jaki sens to dalej robić. Ogarnąłem sobie tutaj w sumie wyrko, więc tutaj będziemy sobie spać, gdyby znowu się robiło ciemno. Bo póki co jeszcze nie chcę tego oświetlać. I patrzcie, idealnie na wschód słońca mamy tutaj okno, więc pięknie to wygląda. Idziemy dalej w takim razie. Mamy już drugą część, jeszcze tylko drabinki tutaj są potrzebne. Raz, dwa, trzy. Okej, drabinki z tej strony. Raz, dwa, trzy. Wezmę te bloki, które tutaj troszeczkę przeszkadzają. Raz, dwa, trzy. Tutaj też. Okej, i słuchajcie, no pięknie to wygląda. Lecimy dalej. Zostały nam jeszcze dwa regały do zrobienia i potem zabieramy się za inne rzeczy, ale jeszcze oczywiście zapomniałem to okorować. A dobra, okorujemy to później, to drewno. Lecimy teraz tutaj, z tej strony. Zrobimy nieco inaczej, zrobimy tak, tak. Okej, czyli o jeden poziom niżej po prostu to będzie. Te biblioteczki. Weźmy sobie świerkową płytę znowu. I lecimy dalej. Dobra, muszę się troszeczkę tutaj skupić robiąc to, bo nie ukrywam, nie chciałem tego zrobić źle. Okej, czy ja teraz mogę to podnieść o jeden poziom? Nie, to by musiało być teraz z tej strony. Pyk, pyk. Świetnie, pyk, pyk. Okej, tutaj stawiamy raz, dwa, trzy. Raz, dwa. I mamy to. Kolejne! Dobra, i teraz pociągniemy sobie te schody tutaj dalej. Wezmę sobie kwarcowy filar, żeby móc to tutaj właśnie pociągnąć. I robimy to, widzowie, dobra, pyk, pyk. O nie, zapomniałem o świerkowym pniu, dobra, świerkowy pień. Nadchodzisz tutaj się budujesz. Elo, zrobione. I mamy to, teraz tutaj schody. Raz, dwa. Pociągniemy te schody tutaj dalej. Ja nie mogę, efekt końcowy będzie niesamowity. Już zresztą zaczyna to dobrze wyglądać wnętrze. O nie, nie mam więcej schodów. Muszę tutaj ogarnąć, czekajcie. Zrobimy troszeczkę taki mały trik. Iś! Nie! No i z mojego triku nic nie wyszło, spadłem na sam dół. Świetnie, nie? Świetnie. Iś, rozwalamy. Pięknie, pięknie, te regały naprawdę dobrze wyglądają. No tylko nie są okorowane, zaraz je okorujemy i będzie git. Dobra, tam może sobie dokończymy, albo dobra, teraz dokończymy. Bo jak zostawię to na później, to nie będzie mi się chciało tutaj wracać. Okej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej, tutaj by trzeba było to troszeczkę zmienić. Czyli to jest na zewnątrz, o! O nie! O nie! Widzowie, zepsułem! Widzowie, zepsułem! Co teraz? Czekaj, czekaj, muszę wziąć ten blok. Jak to jest tutaj zrobione w takim razie? Czekaj. Okej, coś zepsułem. Iś, iś. Teraz dobrze chyba jest. Tak? Teraz dobrze? Ty, nie mam pojęcia. Coś zrobiłem źle, ale nie wiem, bo to palion tutaj robił. Okej, widzę, że tutaj brakuje jednego bloku. Chociaż, gdyby rozwalić ten blok, to się nic nie stanie. No właśnie. Dobra, to po prostu przeciągniemy sobie te schodki w ten sposób. Pyk. Skoro nie można ruszać tych bloków, to przeciągniemy sobie to właśnie w ten sposób. Mamy to! Dobra, pięknie to wygląda. O nie, co ja zrobiłem? Pięknie to wygląda. Przeciągnijmy sobie to jeszcze tutaj. Eś. Eś. O, jak widzicie, jesteśmy sobie znowu w tym miejscu, więc teraz trzeba postawić ostatni... A, muszę wziąć sobie biblioteczki, bo zapomniałem. Ostatni regał z książkami. Mamy tutaj właśnie książki. I dalej zaczniemy i robić jakieś inne rzeczy, więc bardzo fajnie. Raz, dwa. Tutaj może też, no albo nie, czekaj. Raz, dwa. Tutaj zrobimy tak. Tutaj postawimy skrzyneczki. Raz, dwa. Teraz pół płytki. Widzicie, jak już mamy wprawę? Widzę, tak nam idzie. Raz, dwa, trzy. I teraz na tym poziomie, czy na tym wyżej? Chyba na tym poziomie muszą być jeszcze skrzyneczki. Tak, dobra, dajmy na tym poziomie skrzyneczki. Iś, dobra, tutaj tak, iś, tutaj tak. I mamy to, patrzcie, pyk, 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 pięknie. I z tej strony oczywiście pień świerkowy, zrobione. I chodźmy sobie z powrotem tutaj na ten filar. Mamy to, lecimy sobie z tematem dalej. Teraz tu tak i zakończenie, spójrzcie, mamy to zrobione już całkowicie. Więc bardzo mi się podoba, teraz musimy tylko okorować ten cały pień, dokończyć tutaj to miejsce i będzie git, dobrze, zobaczymy potem, przysiądziemy może nad tym stołem, zaczniemy robić ten stół. Dobra, siekierka,
Siekierkę mamy i lecimy z tematem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ale szybko leci, ale szybko leci. To jest tak satysfakcjonujące, patrz. Dobra, muszę troszkę się podbudować. Okej, okay, i jeszcze tu, dobra, jeszcze muszę troszeczkę się tutaj podbudować. Szkoda, że nie mam tutaj, właśnie, muszę zacząć korzystać z, jak się nazywa, z rusztowania. W Minecraft przecież jest rusztowanie i w ten sposób można znacznie szybciej się dostawać tam wyżej. Okej, drabina, potrzebujemy drabiny, bo widzę, że już mi się tutaj kończą, a jeszcze kilka będzie mi potrzebnych. Więc musimy zrobić na początku deski. Okej, z desek patyki i z patyków mamy właśnie drabinę. Lecimy sobie tutaj, raz, dwa, trzy z jednej strony, raz, dwa, trzy z drugiej i tutaj raz, dwa, trzy i z drugiej raz, dwa, trzy. Ładnie! Ha, ha, ha! Pu-pu! I teraz musimy sobie to jakoś dokończyć. Dobra, między teraz regałami się troszeczkę pobawimy i ja bym tutaj dał właśnie schody, żeby znowu można było sobie tutaj jakąś półeczkę zrobić. Tutaj schody, okej. Tutaj półeczka nie pasuje za bardzo, ale tutaj pasuje. Dobra, patrz. Półeczka. I zrobimy tutaj od razu szkarłatny gzib. Doniczka ze szkarłatnym gzibem. Okej, ładnie to wygląda? No w miarę ładnie, jest git. Jeszcze tutaj troszeczkę jest tutaj pusto. Coś bym tutaj dodał, ale nie mam za bardzo pomysłu co. Dobra, póki co nie będę nic dodawał, żeby nie przesadzić. Z tej strony z kolei musimy zrobić chyba coś takiego, czekajcie. Myk, okej, to rozwalamy. Dobra. I tutaj zrobię też, okej. I tutaj ustawię coś takiego. Dobra. A w tym miejscu będzie oczywiście świerkowy płot, który będzie szedł na samą górę. Okej. Mamy to. I tutaj w tym miejscu musimy zrobić zakończenie tego płotka. Mamy to. Dobra, sprawdźmy jak to wygląda, w miarę git. Miarę git, moim zdaniem fajnie wygląda. Ej, ja wiem czego tutaj troszeczkę brakuje. Świerkowa, okej. I czekaj, z tej strony jak to będzie wyglądało. Wow! Haha! Kozackie. Yo! Jakie siedzisko. Dobra, kozacko to wygląda. Jeszcze tutaj też tak zrobię w sumie. No i to jest to. To brakowało takiego właśnie malutkiego rozwiązania. Iść! Pięknie! Dobra, tutaj po bokach mamy to zrobione. Teraz czas na drugą stronę. Zrobione strony, ale się zrymowało. Lecimy z tematem. Tutaj, z tej strony oczywiście tak. Z tej strony... Nie, z tej strony było inaczej. Proszę to rozwalić, tego tak nie może być. Okej, tutaj musi być coś takiego. Pyk i doniczka. O nie, nie wziąłem tej doniczki. Dobra, doniczka. Mam za dużo rzeczy w EQ, po prostu to mi troszeczkę przeszkadza. Muszę zamienić niektóre rzeczy. W sumie łuk mi teraz nie jest potrzebny, więc to wszystko przesunę o jeden poziom. Dobra, i teraz tutaj potrzebuję płotki, które mi się właśnie podbudujemy na samą górę. Lecimy. O, już nie mogę wyżej, więc muszę niestety zrobić filar. I mamy filar. Dobra, ładnie to wygląda. Dobra, tutaj już skończone i jeszcze tylko tutaj i w sumie będziemy się zbliżać do końca. Końca oczywiście tymczasowego wykończenia, bo to jeszcze nie jest oficjalnie koniec. Jeszcze oczywiście musi zostać stół zrobiony cały, więc troszeczkę jeszcze do zrobienia będzie. Okej, kwiatek, tutaj dobrze wygląda, po prostu z drugiej strony troszeczkę. I teraz jeszcze tu, raz, dwa. Tam jest też raz, dwa, chyba tak. Dobrze, tutaj jest coś takiego. A tutaj mamy doniczkę, więc to muszę rozwalić. I piękny kwiatek. O nie, kwiatka nie mogę na to postawić. No to mamy troszeczkę problem. To najwyżej tutaj wejdę tak. Dobra, to tutaj kwiatka nie będzie. Okej, i teraz potrzebuję płocik. Płocik i oczywiście filar oczywiście weźmiemy też. I lecimy na górę, na górę, na górę, na górę. Już wyżej nie mogę. I mamy to, dobra, czyli biblioteczki już zrobione, te działy. To już jest zrobione, pięknie, ładnie wykonane. A stół będzie zrobiony z takimi, w taki naprawdę ładny sposób. Patrzcie, tutaj na początku postawimy sobie pień. Dobra, tutaj będzie miejsce dla nubka, więc póki co jeszcze tam nic nie robię. Teraz świerkowe schody. Widzicie, takie drewniana ta księgarnia, bardzo ładnie to wygląda. Ten pień musi być okorowany z tej strony też. Sprawdźmy jak to wygląda w sumie. No w miarę git, jest tutaj miejsce, można sobie bokiem przechodzić, ale właśnie w tych miejscach tutaj będzie potrzebne miejsce na takie coś, widzicie?
to będą siedziska, to będą siedzenia, na których będzie można siedzieć i sobie czytać. Więc czekajcie, w tym miejscu w sumie najlepiej będzie to postawić. Pyk. O, i tutaj będzie miejsce na przejście dookoła tego. Okej. I jeszcze postawimy sobie może, chociaż czekaj, nie, w tym miejscu będzie najlepiej. Tu, dobra. Iść, to rozwalamy. Stawiamy to tu. Troszeczkę mało miejsca się robi, ale w sumie nawet dobrze, jak to jest tak wszędzie wszystko pozajmowane. Może cztery miejsca właśnie dla mnie, dla Paliona i dla Kati. To będzie tak właśnie fajnie obmyślone wtedy. Okej, cztery miejsca są. Są, z tej strony muszę to rozwalić. Rozwalić. I mamy taki ładny, fajny mini stół, na którym będziemy mogli sobie czytać właśnie nasze księgi. Teraz wykończenie tego stołu to oczywiście jakaś doniczka będzie musiała być. Latarnia, mam pomysł na latarnię, żeby tutaj też postawić. I dobra, w takim razie latarnia musi być na samym środku. Nie, źle, 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 latarnia się inaczej robiło. Miałem zrobić latarnię tak, o patrz, widzicie? Na czymś takim. Ale ładnie to wygląda, okej. I na górze coś takiego. Okej. No, w miarę git. Ten design akurat podłapałem gdzieś ze zdjęcia. Okej, mamy tak, tak. Okej, całkiem fajnie to wygląda. Myślę, że nawet git, jak się wchodzi. Słuchajcie, o, no nie, no jest tak klimatycznie, chociaż troszeczkę to nie wygląda dobrze. Myślałem, że będzie lepiej wyglądało, dlatego to rozwalamy. Tutaj mogłoby pomóc coś takiego. Czekajcie, pyk, 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 pyk. Okej. Z tej strony tak samo, pyk, pyk. Mamy to i od góry tak samo, więc czekajcie, zrobię to też od góry. Dobra, tutaj musi być tak, tutaj musi być tak. Troszeczkę przejdę tu, pyk, okej, pyk. Jak to się teraz prezentuje, słuchajcie? A może tutaj też tak zrobimy w sumie? Okej, ej, ładnie to nawet wygląda. Ty, naprawdę? Podoba mi się to. To jest dobrze wykminione. Okej, wziąłem to oczywiście, skopiowałem pomysł z filarów, które mamy przed naszą biblioteką. Spójrzcie, no ładnie to wygląda, naprawdę. Spójrzcie, skopiowałem pomysł właśnie z tych filarów tu. One też są takie. Więc może przeniesiemy to również. O, tutaj. Filary takie, na samej górze i na samym dole. Tu, 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 okej. Jo, jak to wygląda, ty. Dobra, ty, naprawdę to, ja nie wiem, my odkrywamy nowe pokłady jakiegoś kreatywnego myślenia tutaj z wymyślaniem tych takich rzeczy. Dobra, czy to dobrze wygląda, jak tutaj jest to zrobione w taki sposób? Sprawdźmy, sprawdźmy. Musimy oczywiście odejść, żeby to zobaczyć i słuchajcie, ej, serio. Ja nie mogę, jak to wygląda, jak to się prezentuje. Jest git, widzowie. O to właśnie tutaj chodziło. Tak to dobrze wygląda. I mam jeszcze jeden pomysł. Tutaj troszeczkę jest pusto. Więc może zamienimy to i damy tutaj też schodki, nie schodki, płotki, sorry, płotki, okej. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Myk, dobra, to rozwalamy i uwaga, sprawdzamy. No lepiej wygląda w ten sposób, troszeczkę mniej pusto jest, dlatego musimy zrobić tak samo z drugiej strony. Okej, dajcie widzowie znać, czy to był dobry pomysł. Świetnie, mamy to. No i słuchajcie, co teraz? Teraz została nam właśnie część nubka oraz sufit. Sufit będę musiał jeszcze pomyśleć, jak to zrobić. Myślę, że jakiś tam pomysł mam, ale to będę musiał zrobić za chwilę. Najpierw zrobimy miejsce właśnie dla nubka. Okej, próbuję tutaj rozkminić coś w tym stylu. Czekajcie, pyk, pyk, okej. Coś takiego. Czy to wygląda dobrze? Nie wygląda jakoś idealnie, no ale ta skrzynia na pewno będzie musiała tutaj być w tym miejscu. Okej, chyba że tak. Chyba że po prostu nie będzie tego nad skrzynią tej biblioteczki. Chyba nie będzie, chyba ta skrzynia jest niepotrzebna, dobra. Coś takiego, tutaj coś takiego. Okej, i teraz musimy tutaj pobawić się troszeczkę z tym świerkowym pniem. O, może coś takiego, może tutaj takie schodki. I jeszcze te schodki zrobimy tutaj ładniej w taki sposób. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, tutaj też. Nice, nice. Jakoś to zaczyna wyglądać. I tutaj po prostu nubek będzie wypożyczał księgi właśnie. I w tym miejscu oczywiście będzie musiało być siedzisko dla nubka też. Więc już bierzemy drzwi. I słuchajcie, jest siedzisko dla nubka. Fajnie, ej, dobrze to wygląda. Tu będzie można właśnie przejść, sobie od razu usiąść. O, i właśnie w tym miejscu jeszcze doniczka z jakąś ładną ozdobą. Tutaj tak. W tym miejscu myślę, że postawimy też taki łańcuch z lampionem, żeby ładnie to było też oświetlone. Nie, sorry, to miał być lampion. Okej.
I tutaj na miejscu będzie właśnie jakaś... o, właśnie, wiem, ramka na przedmiot tutaj będzie potrzebna. Mamy ramki na przedmioty, więc postawimy je właśnie tutaj i tu. Dobra, mamy książki w naszym eku? Mamy książki, więc od razu, żeby było ładniej, to tutaj postawimy też książki. Okej, a czekaj, muszę poprawić tą ramkę na przedmiot, bo ona się chyba źle tutaj postawiła. I teraz powinno być git. Nie, czemu ona jest tak bokiem? No dobra, książkę trzeba przesunąć w takim razie. O, tutaj jest dobrze. O nie, zabrakło mi książek, czekajcie. O, tutaj jeszcze mamy dwie książeczki. Patrzcie, jak pięknie, nie, no nie wierzę w to. Nie wierzę w to. To jest najpiękniej wykończony budynek na Wojanowicach. Tutaj jeszcze wymyśliłem jedną rzecz, widzowie, w międzyczasie, zanim jeszcze zacząłem robić sufit. Pomyślałem, że mam przecież te rzeczy w eku. Mam świerkowe liście i kompostownik, który też tutaj ładnie wygląda, więc postanowiłem go dać z tej strony, żeby troszeczkę zielonego też tutaj było. Można też go dać w sumie tutaj, między tymi tutaj miejscami. Uwaga. Raz, dwa. Dobra, w miarę chyba git wygląda, chociaż nie wiem, czy ten kompostownik to już nie jest za dużo. Chociaż no nie wygląda źle, dobra. Raz, dwa. Okej. Akurat się robi ciemno, więc idealny moment właśnie na robienie sufitu, ponieważ będę chciał zrobić ładny żyrandol, który z góry będzie właśnie schodził i zobaczymy, jak dobrze będzie to wszystko oświetlał. Tylko na początku muszę zrobić troszeczkę miejsca w moim ekwipunku, bo na obecną chwilę to jest troszeczkę lipa. Wziąć troszeczkę tych schodów jeszcze, bo będziemy je potrzebować. Dywan miałem też w sumie tutaj wziąć, ale nie wiem, czy dywan będzie tutaj pasował. Czekajcie. Okej, pasuje w sumie. Dywan pasuje, naprawdę dobrze wygląda. Okej. Sprawdźmy to w ten sposób. Okej. Tu. Ty, w sumie dywan jest przekozacki. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało z dywanem. Lepiej z dywanem niż chyba bez dywanu, co nie? Okej, jak to się prezentuje? Wchodzimy. Nie, no jest, jak się czuję normalnie, jak w jakimś prestiżowym miejscu. Okej, jak wygląda z dywanem, widzowie? Chyba lepiej, co nie? Tak mi się wydaje. Okej, mamy to. Z dywanem jest znacznie lepiej. A, jeszcze tutaj dywan. Dobra, czekajcie. Dobra, jak wszędzie dywan, to wszędzie dywan. Dziękuję bardzo, zrobione. Więc tak, pomysł na sufit mam taki. Postawimy tutaj po prostu takie schodki właśnie. Tak samo jak tutaj wszędzie szły te schodki. Na nie właśnie wpadłem ostatnio na pomysł z tymi schodkami. Tutaj tylko niepotrzebnie zrobiłem dziurę. Czekajcie, myk. Okej, dobra. I teraz schody tutaj będą się ciągły dalej. Okej, jakoś to wygląda, widzowie. I one przejdą sobie dalej w drugą stronę. Widzicie? Widzicie, jak tutaj ładnie to się zrobiło? Czekajcie, jest troszeczkę ciemno, więc tego nie widać, ale tutaj mógłby być w sumie żyrandol, który też spadałby na sam dół. To jest dobry pomysł, ale jak w ten sposób żyrandol tutaj zrobić, żeby to też dobrze wyglądało? Dobra, dokończmy sobie w sumie te schody póki co. I jak będziemy mieli schody z głowy, ja sobie tutaj muszę całe rusztowanie zrobić, bo tu będzie troszeczkę roboty. Jak będą schody z głowy, to zaczniemy myśleć nad oświetleniem tego. Okej, tutaj będę miał już problem, widzę, bo patrzcie, tu jest tylko jedna kratka. Więc jak to zrobić, żeby to pasowało? Półpłytka. Dobra, półpłytka. Dobra, ogarniemy sobie właśnie taką półpłytkę z wypolerowanego diorytu. Mamy dioryt, taki zwykły. Bierzemy sobie półpłytki, 30 w sumie git, póki co starczy. I teraz patrzcie na to, to będzie dobry plan. Dobra, lecimy tutaj wyżej, musimy się podbudować. Mamy to. I stawiamy półpłytkę, tylko w jaki sposób to postawić? Oj, czekaj, coś mnie tu blokuje, dobra. Coś takiego? Myślę, że będzie git. Okej. I teraz tak. Dobra, ej, zarąbiście to wygląda. Naprawdę, jestem mega zadowolony z tego designu. Idziemy dalej w takim razie. Teraz tutaj musimy to zrobić. Musimy to jakoś tak pociągnąć. Działa? Działa, dobrze to wygląda. I teraz tu. Ej, serio, ten dioryt? Ja nie sądziłem, że dioryt jest tak ładny. Ale jak zobaczyłem wypolerowany dioryt, to ja myślę, że znacznie więcej jeszcze budowli powstanie na Wojanowicach właśnie z takim ładnym diorytem, bo pięknie wygląda. Nie wiem, jak wam się podoba dioryt ogólnie, ale jak dla mnie, to naprawdę ładny dodatek. Dobra, zbliżamy się do końca, spójrzcie, tutaj już jest praktycznie koniec. I właśnie mamy to najgorsze miejsce, gdzie jest strasznie ciemno. I już chyba w głowie mam pomysł, jak naprawić ten problem z tym, że jest tutaj tak po prostu ciemno. Wszędzie wreszcie po prostu całej biblioteki jest w miarę jasno, dlatego, bo mamy oświetlony stół tutaj na środku. Więc co, gdyby właśnie w tym miejscu na przykład też postawić jakiś lampion ładny? To też będzie dobrze wyglądało. Dlatego czekajcie, rozwalam tutaj te rzeczy. I wystarczy teraz tutaj gdzieś postawić jakieś lampiony. Czekajcie, w jaki sposób to tylko zrobić jakoś ładnie? O, albo czekaj, można byłoby wykorzystać tutaj coś takiego. Patrz, o, dobra.
I teraz tutaj pociągniemy tak i tutaj tak. Dobrze to wygląda? Słuchajcie? Ty, no, no ale za nisko to jest na pewno, za nisko, trzeba to troszeczkę wyżej postawić. Okej, zrobiłem coś takiego. Słuchajcie, nie wygląda... O nie, robi się wschód słońca, to ja chciałem sprawdzić, żeby to ładnie wyglądało. W miarę git to chyba wygląda. Dobra, czekajcie, jakbym tutaj jeszcze dodał tylko coś takiego. O! O! Ty, jest to jakieś rozwiązanie, co nie? Dobra, troszeczkę wyżej może jakbym to postawił. Razem z tym. Czekaj. Pyk. Czekaj. Iś. Dobra, i tutaj iś. Mamy to. Chyba takie coś jest bardzo ładne. Zaraz sprawdzimy. Dobra, dobrze to wygląda moim zdaniem. To z drugiej strony tak samo sobie to postawimy w takim razie. Widzowie, możecie dać oczywiście znać na dole w komentarzach, czy to jest waszym zdaniem ładne. Jak dla mnie w miarę się git wpasowało. A nie, tutaj musi być jedna jeszcze świerkowy, właśnie jeszcze jeden płot. Dobra, mamy to. Iś, i pięknie, mamy teraz oświetlone tutaj tą część. Idziemy dalej. No spójrzcie, mamy wypolerowaną półpłytkę i teraz tutaj ją postawimy. Dobra, iś, czekaj, muszę przesunąć się. I czy ja teraz mogę tutaj płotek postawić? Mogę i nawet świetnie to ładnie pasuje. W takim razie teraz tak i tak. Dobrze, słuchajcie, naprawdę to wszystko łączy się w całość w tym momencie. Tutaj wygląda to bardzo ładnie, troszeczkę jest to wyżej, ale nawet dobrze wygląda. Więc słuchajcie, zrobimy sobie więcej tych półpłytek z wypolerowanego diorytu, ponieważ będę chciał cały sufit właśnie taki zrobić tutaj. Lecimy z tematem, dioryt wszędzie, o to chodzi. I nie było żadnej budowli z diorytem i nagle połowa księgarni jest po prostu w diorycie. Cały sufit zrobiony, bardzo ładnie wygląda ten budulec. Jak już tu mówiłem zresztą, ale serio jestem nim podjarany. Okej, mamy tutaj tak. Okej, lecimy w ten sposób. Z tej strony też musi być dioryt, więc już lecimy. I zaraz cały sufit będzie gotowy, a to oznacza, że zrobimy jakby już koniec. Koniec naszej biblioteki. Z tej strony też oczywiście musi pójść żyrandol. O, a jeszcze z tej strony musiałby żyrandol pójść. I coś takiego? Czekajcie, cyk, cyk, cyk. Tutaj lampiony. Dobra, muszę zobaczyć koniecznie efekt końcowy. Uwaga, sprawdzamy jak wygląda ten żyrandol. Ej, no dobrze wygląda, chociaż dałbym go chyba troszeczkę niżej. Okej, i teraz wygląda to lepiej. Od góry tak właśnie troszeczkę zwisa ten żyrandol. Dobrze, dobrze. Tutaj też zrobiłem jeszcze żyrandol. I został nam żyrandol tutaj z dwóch stron, chociaż to jest dobrze oświetlone. Nie wiem, czy to będzie potrzebne. Słuchajcie, wydaje mi się, że cała nasza biblioteka jest już gotowa. Spójrzcie, to jest efekt końcowy, aż wam pokażę normalnie od wejścia. Uwaga, wchodzimy do naszej biblioteki Wojanowic i widzimy coś takiego. Ja nie mogę. Dobra, tutaj sobie przejdziemy bokiem, żeby nie wchodzić na stół. Idziemy tu. To jest piękne, dobra, tutaj siedzisko dla naszego nubka księgowego, też ma bardzo ładny widoczek i słuchajcie, jest to najlepiej wykończony budynek oficjalnie na Wojanowicach, jestem z tego mega dumny. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij, serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma, kliknij, kliknij, kliknij.